Cześć, tu Diana z Bardziej Lubię Książki niż Ludzi i czas na kolejny odcinek w ramach bajkowego roku. Lipiec należał do Śnieżki. Królewna Śnieżka to ludowa baśń niemiecka. Po raz pierwszy została spisana i opublikowana przez braci Grimm w zbiorze baśni w 1812 roku. Obejrzeliście już 6 odcinków z tego cyklu, więc pewnie się domyślacie, że wersja Disneya różni się od wersji braci Grimm. Generalnie chodzi o to, że jest sobie piękna królewna i zła macocha chce ją zabić, bo jest zazdrosna o jej urodę. Zabić mają myśliwy, ale daruje jej życie, królewna zamieszkuje z krasnoludkami, ale macocha dowiaduje się, że Śnieżka żyje i 3 razy usiłuje ją zabić. Za pierwszym razem używa gorsetu i próbuje ją udusić, za drugim razem próbuje zatrutego grzebienia i dopiero za trzecim razem Śnieżka zjada zatrute jabłko. Krasnoludki układają ją w szklanej trumnie, książę przejeżdża obok i zachwycony urodą dziewczyny błaga krasnoludki, by podarowały mu jej ciało. I w tym momencie na pewno sobie myślicie, po co mu było to ciało? Tego na szczęście się nie dowiemy, bo podczas poruszenia trumny Śnieżce wypada z ust zatruty kawałek jabłka i budzi się ona do życia. Książę natychmiast jej się oświadcza, macocha zostaje zaproszona na wesele, a kiedy okazuje się, że to Śnieżka jest panną młodą, macocha zostaje skazana na tańczenie w rozżarzonych żelaznych butach, dopóki nie padnie martwa. Śnieżka i jej mąż bardzo się z tego śmiali, a po chwili zaczęli tańczyć swój taniec weselny. Taka przyjemna historia. Co więcej, w pierwszej wersji wydanej przez Grimmów czarnym charakterem była zazdrosna matka Śnieżki. Odmienne też jest zakończenie, jak widzicie. Warto zwrócić uwagę na to, że w oryginalnej baśni książę nie spotyka Śnieżki ani razu, widzi ją dopiero w trumnie. I poruszenie trumny podczas przekazywania ciała Śnieżki księciu w niewiadomym celu było chyba zbyt mało romantyczne, więc w animacji Disneya Śnieżkę budzi pocałunek księcia. W oryginalnej baśni Śnieżka miała 7 lat, kiedy uciekła z zamku i pojawiła się u krasnoludków. W animacji Disneya Śnieżka ma lat 14 i kiedy twórcy zastanawiali się, ile Śnieżka powinna mieć lat, powiedziano im, że musi mieć tyle lat, żeby nadawała się do zamążpójścia. U braci Grimm Śnieżka po zatruciu jabłkiem leżała w trumnie przez wiele lat, aż stała się dorosłą kobietą, a Disney uśmiercił ją tylko na rok. W baśni braci Grimm nie pojawiają się też imiona krasnoludków. Są one wymyślone przez wytwórnię Disneya. Mamy Mędrka, Gburka, Apsika, Wesołka, Śpioszka, Gabcia i Nieśmiałka. Okazuje się, że baśń o Śnieżce może być inspirowana prawdziwą historią. W zasadzie mamy 3 historie do wyboru. Pierwszą historią jest rzymska legenda o Hione, którą poznajemy w Metamorfozach Owidiusza. I to jest co najmniej dziwna historia. Imię Hione oznacza po grecku śnieg. I Hione w opowieści jest opisane jako najpiękniejsza kobieta na Ziemi. Tak piękna, że zakochali się w niej bogowie Apollo i Merkury. Po czym najpierw Apollo gwałci ją we śnie, a za chwilę robi to samo drugi. Hione przechwalała się, że jest piękniejsza niż sama bogini Diana, za co Diana ją zabiła. Taka przyjemna historia. Niemiecki historyk Eckhard Sander twierdził, że pierwowzorem Śnieżki była z kolei Margareta von Waldeck. Podobno była słynna z powodu swojej urody. Miała też macochę. Była odesłana z domu na obcy dwór i tam na tym dworze sytuacja się skomplikowała, bo o Margaretę walczyło kilka osobistości wysokiego szczebla. I z jej listów wiadomo, że jej stan zdrowia stale się pogarszał. W ciągu kilku lat zmarła. Miała wtedy 21 lat i podobno była podtruwana, ale akurat jej macocha nigdy nie była o to podejrzana. Co więcej, ojciec Margarety był właścicielem kilku kopalni miedzi. Większość robotników stanowiły dzieci, więc to też mogła być inspiracja właśnie dla krasnoludków. I trzecim pierwowzorem Śnieżki ma być Maria Sofia von Ertal. Była córką 18-wiecznego ziemianina, który po śmierci żony żeni się ponownie. Macocha oczywiście nie lubi swoich pasierbów. I w zamku, w którym mieszkali, znajdowało się lustro, które słynęło z niezwykle gładkiej i równej powierzchni, co w tamtych czasach było czymś niespotykanym. Tutaj krasnoludki też są powiązane z górnictwem. Do najmniejszych tuneli też mogły dostać się tylko albo bardzo niscy górnicy, albo dzieci, którzy dodatkowo często nosili kaptury w ramach ochrony. Szklana trumna może być powiązana ze słynną hutą szkła w regionie. Zatrute jabłko może kojarzyć się ze śmiertelną trucizną psiankowatych, która rośnie w obfitości w Lor. I warto też dodać, że bracia Grimm mieszkali zaledwie kilka kilometrów dalej, w tym samym czasie, kiedy żyła tam Maria von Ertal, więc to też mogła być spora inspiracja. I w ogóle, jeżeli chodzi o samą baśń, to ten rodzaj opowieści jest szeroko rozpowszechniony w zasadzie na każdym kontynencie. Każdy kraj ma swoją wersję tej historii. Różnią się one tak naprawdę jedynie szczegółami. Czasami Śnieżka nie jest córką króla, a córką kupca. Czasami nie ma lustra, jest jakiś inny przedmiot. Czasami złym charakterem nie jest macocha, a matka. Czasami zamiast zatrutego jabłka na przykład jest zaczarowany pierścień. I to też fajnie pokazuje, że tak naprawdę nie chodzi o konkretny przedmiot, a o opowieść, jaką się tworzy. I czas na kilka słów o samej animacji Disneya. Królewna Śnieżka to pierwszy długometrażowy film rysunkowy Walta Disneya, jest z 1937 roku. Przez wytwórnię był reklamowany jako w ogóle pierwszy pełnometrażowy film animowany, ale to nie jest prawda, bo był pierwszy w Ameryce, ale wcześniej powstało 8 innych filmów, a pierwszym pełnometrażowym filmem animowanym był argentyński film El Apostol, ale Śnieżka jest za to pierwszym filmem, do którego zrobiono soundtrack. I Śnieżka to też pierwsza księżniczka Disneya w historii. Wczesne szkice przedstawiały ją jako blondynkę. Do zrealizowania filmu skonstruowano specjalną kamerę, a także stworzono specjalne farby i wykorzystano nieużywane wcześniej w kinematografii
kolory i odcienie. 750 artystów przygotowało ponad 2 miliony szkiców, z czego w filmie wykorzystano 250 tysięcy ilustracji. Realizacja filmu trwała 3,5 roku, a przez ten czas pracowało nad nią codziennie ponad 500 osób. Aby nadać Śnieżce bardziej naturalny wygląd, animatorki malowały policzki Śnieżki na szkicach własnym różem do policzków. Ciekawostką jest to, że zła królowa w Śnieżce została stworzona na wzór średniowiecznej rzeźby z katedry w Naumburgu. Ta rzeźba przedstawia jedną z fundatorek budowli Utę von Ballenstedt. I przez Niemców ta rzeźba była wykorzystywana w propagandzie jako ideał Niemki. Pamiętajmy, to był rok 1937. W Ameryce panowała wtedy moda na ośmieszanie niemieckiego nacjonalizmu, ale żeby było ciekawiej, sam Hitler uważał się za wielkiego fana animacji i podobno nawet wykonywał szkice krasnoludków. Jeden z agentów działu sprzedaży uważał, że ten film nie sprzeda się jako bajka i proponował, żeby reklamować go jako romans pomiędzy Śnieżką a księciem, wyrzucić krasnoludki i nazwać film po prostu Królewna Śnieżka. W 1939 roku Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków została wyróżniona specjalnym Oscarem, jednym dużym i 7 małymi, i Disneyowi wręczyła go 9-letnie wówczas Shirley Temple. I to wszystko o Królewnie Śnieżce. Dajcie znać koniecznie, która ciekawostka podobała Wam się najbardziej. Zajrzyjcie do poprzednich filmów z bajkowej serii i do usłyszenia następnym razem.